Witajcie! Dzisiaj 26 maja, drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Przyszedł czas na królową nauk, czyli matematykę. Dzisiaj popytamy naszych uczniów, jak wrażenia po wczorajszym polskim oraz jak czują się przed dzisiejszym egzaminem. Zapraszam, drugie Elo TV. Cześć, jak tam po wczorajszym egzaminie z polskiego? Bardzo dobrze. Ja się osobiście cieszę, że był pan Tadeusz. Uważam, że nasi nauczyciele nas bardzo dobrze przygotowali i jestem zadowolona. Okej. A jak u ciebie? U mnie też było bardzo dobrze, chociaż myślę, że mogło być lepiej, ale i tak się cieszę, też był pan Tadeusz, bo naprawdę nas nauczyciele bardzo dobrze przygotowali. Jak wrażenia po wczorajszym polskim? Był łatwiejszy niż myślałem. Okej, czyli w miarę łatwo. Tak. Okej, a jak dzisiaj przed matematyką? Dzisiaj wydaje mi się być dużo łatwiej, ponieważ matematyka ogólnie dla mnie jest łatwiejsza. Mhm. Wydaje mi się, że nie będzie trudno, szczególnie po wczorajszym arkuszu był dosyć łatwy, więc wydaje mi się, że dzisiaj będzie podobnie. Okej. Ja się trochę stresuję, bo matematyka nie jest moją mocną stroną, ale jednak mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej. To w takim razie powodzenia i trzymamy za was kciuki. Dziękuję. Jak widać, polski nie zaskoczył naszych uczniów. Miejmy nadzieję, że matematyka też będzie prosta. Trzymamy za wszystkich kciuki. Powodzenia!